spróbowali zablokować strzał. No próbują z dystansu i teraz będzie dobra okazja dla graczy z Grudziądza. Jest bramka na 1-0. Strzelcem tego gola gracz z numerem 69, a więc Patryk Stankiewicz wpisuje się na listę strzelców. No ale tutaj jakaś zmiana decyzji. To był rzut wolny pośredni i nikt nie dotknął piłki. No, kontrowersyjna sytuacja moim zdaniem. Jeszcze jedna próba akcji, ma trochę miejsca, dośrodkowanie i jest, dobrze zamykał akcję Jakub Skwarek i on zdobywa pierwszą bramkę dla drużyny Kasker do Futsal Piła. Minuta 8, sekunda 3 i to goście otwierają wynik w tym meczu. Dużo czasu, 15 sekund, spokojnie można i nawet dwie bramki strzelić, już takie mecze widzieliśmy w historii futsalu. Kostecki obraca z piłką, gol! 2-0 dla KS Kredo Futsal Piła. Mateusz Kostecki w końcówce pierwszej połowy, w 20 minucie zapisuje się na liście strzelców. Tak, będą próbowali za wszelką cenę doprowadzić do korzystnego rezultatu na zakończenie tego meczu. I wznawiamy mecz po przerwie. Sprawdzić możliwości szerokiego wachlarza drużyny pilskiej. Teraz strzał z autu, ależ bramka! Patryk Stankiewicz zdobywa gola kontaktowego. W zespole z Grudziądza boisko opuścił z numerem 8 Michał Kron. Teraz kolejna próba, jeszcze dobitka, jest bramka na 2-2 dla Grudziądza. Szybka odpowiedź Sebastian Fiałkowski. I mamy już remis na hali Świeciu, 23 minuta, a więc tylko 3 minut. WSD, twoja szkoła Grudziądz. Kostecki i znakomicie przy słupku ustrzelił bramkę gracz z numerem 9, Mateusz Kostecki. I kołyska, no, ciekawe dla kogo dedykowana. Tymczasem szansa dla Grudziądza, jeszcze dobitka. I jest bramka na 3-3, a strzelcem gola Michał Majka, który znalazł tam miejsce, no być może popychał obrońcę z piły. Cóż, sędziowie jednak poszli za grą. Chodyna. Odegranie, od razu podań środka Olszewski. Łańcz obrócił pod poprzeczkę i mamy czwartą bramkę dla Grudziądza. Amadeusz Olszewski pisuje się na listę strzelców, zdobywając prowadzenie po raz pierwszy w tym meczu dla drużyny WSD, twoja szkoła Grudziądz. I do zakończenia meczu i to na razie w 1:16 są gospodarze. Olszewski ma komu podać, a i po co to przyjęcie. Teraz strzał z pierwszego kontaktu, jest piąta bramka dla Grudziądza. A na listę strzelców po raz kolejny wpisuje się Patryk Stankiewicz, numer 69. No, przewrócony Skwarek w polu bramkowym, nie ma jednak faulu i od razu piłka daleko wrzucona do Andrusza Olszewskiego. Oj, teraz mógł być faul, ale nie ma gwizdka, puszczałem dalej jak sędziowie, strzał, oj, słupek teraz ratuje Pilan. Jeszcze jest dobitka i jest szósta bramka dla WSD, twoja szkoła Grudziądz. A na listę strzelców jeszcze raz wpisuje się Amadeusz Olszewski, no i trzy bramki przewagi. Kolejna próba strzału Pilan. Ostatnia sekunda i mamy zwycięzcę tego meczu, 6-3 zwycięża ekipa WSD, twoja szkoła Grudziądz. Bramki strzelali dla gospodarzy dwie Stankiewicz, jedną Fiałkowski, jedną Majka, jedną Olszewski i Cyrankowski, a dla drużyny z Piły pierwszą bramkę zdobył Skwarek, a dwie kolejne wrzucił Kostecki i tym samym do 1:16 rundy Halowego Pucharu Polski dzisiaj w Świeciu awansuje ekipa z Grudziądza. Gratulacje!